Szynowska Telewizja Lokalna, Agnieszka Filipowicz, witam Państwa serdecznie i zapraszam do obejrzenia naszego najnowszego programu. A dziś w serwisie powiemy o pomyśle na ukrócenie nocnych awantur i hałasu w rejonie całodobowych sklepów sprzedających alkohol. Zaprezentujemy również zwyczaje ostatnich dni karnawału, czyli m.in. powiemy o Tłustym Czwartku. Zapraszam. Zakaz sprzedaży alkoholu nocą. Taką propozycję poddał do dyskusji mieszkańcom burmistrz Robert Maciaszek. Propozycja, by ograniczyć sprzedaż alkoholu nocą, padła na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Śródmieście. To właśnie mieszkańcy tego osiedla, dokładnie ulicy 29 listopada, skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo sklepu nocnego z alkoholem. Już w zeszłym roku do magistratu dotarły skargi na notoryczne zakłócanie ciszy nocnej, zwłaszcza między północą a wczesnymi godzinami rannymi przez podpite towarzystwo, hałasujące, przeklinające, a nierzadko załatwiające w miejscu publicznym fizjologiczne potrzeby. Częste interwencje policji nie zlikwidowały problemu. W nocy są bardzo duże burdy, pijaństwo, ludzie nie mogą spać i tak dalej. Myśmy to sprawdzili u dzielnicowych. Potwierdza się, że było tak. Nie chwycili nikogo, bo jak twierdzą mieszkańcy, oni zawsze przyjeżdżają troszeczkę później, ci już uciekają i tak dalej. Ale jest to problem. Temat uciążliwego sąsiedztwa sklepu nocnego z alkoholem wrócił na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla. Obecny na nim burmistrz przedstawił pomysł, który może pomóc w ograniczeniu problemu. Chodzi mianowicie o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą od godziny 22 bądź 23 do 6 rano. Drodzy Państwo, nie ma kraju tak liberalnego jak Polska w tym zakresie. W Skandynawii alkohol można kupić do piątku do godziny 16, a potem dopiero w poniedziałek od rana. Prowadziłem kampanię wyborczą. Bardzo często kończyłem dość późno, szedłem aleją Henryka koło północy. Jedyne co widziałem, no to skupiska pod sklepem nocnym, panów sikających pod drzewami, a jak rozmawiałem z lekarzami z zakładu lecznictwa ambulatoryjnego, to tylko słyszałem, ile, nie wiem, tym razem było przypadków pobicia, czy gdzieś tam, bo ktoś kogoś zaczepił. Pod nocnym, prawda? Nie wierzę w to, że ktoś, kto jest odpowiedzialny, ktoś, kto, nie wiem, planuje spotkanie ze znajomymi czy jakąś imprezę, to nie jest w stanie przed 22 zaplanować tego, że kupi jakiś alkohol, żeby go mieć w domu. Członkom Rady Osiedla pomysł najwyraźniej się spodobał, bo jak podkreślają, alkohol nie musi być dostępny przez całą dobę. Jest to produkt nie pierwszej potrzeby i to powinno być ograniczenie. Według propozycji burmistrza nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całej gminy. Nie dotyczyłby jedynie lokali gastronomicznych. Burmistrz chce to ograniczenie sprzedaży alkoholu rozciągnąć na całą gminę. Wtedy nie będzie można kupić trunków wysokoprocentowych nawet na stacjach benzynowych. No tu bym trochę miał inne zdanie, bo stacja benzynowa jest monitorowana. Tam nikt nie przyjdzie, nie będzie pod stacją pił na pewno. Ja się martwię o to, że czasem kupują na stacji ludzie młodzi, później jadą samochodami. To jest niebezpieczne. Tu trzeba to rozważyć. Przepisy, które umożliwiają samorządom zablokowanie możliwości sprzedaży alkoholu nocą, weszły w życie w ubiegłym roku. Na wprowadzenie częściowej prohibicji zdecydowały się do tej pory m.in. Olsztyn, Bytom, Nowy Sącz czy Nadmorskie Mielno. Walizka profilaktyczna, zawierająca atrapy narkotyków oraz urządzeń wykorzystywanych przy ich spożyciu, trafiła do szanowskiej policji. 33 takie walizki profilaktyczne ufundował Urząd Marszałkowski. Rozdysponowano je po komendach w całej Małopolsce. Ich zawartość ma służyć do edukacji rodziców i nauczycieli, na co zwracać uwagę, by uchronić dziecko przed sięganiem po środki odurzające, a także jak zorientować się, że niestety do takiej sytuacji już doszło. Dlatego w walizeczce są przykłady dopalaczy i narkotyków. Należy podkreślić, że nasza walizka profilaktyczna zawiera wszelkiego rodzaju, ale atrapy środków psychotropowych. Te atrapy środków psychotropowych albo w zupełności, albo w przybliżeniu są bardzo podobne do prawdziwych narkotyków. Jak mówi policjantka, bardzo często urządzenia wykorzystywane przy spożywaniu narkotyków są podobne do na przykład artykułów biurowych, breloków czy gadżetów. Są tam narzędzia, które możemy znaleźć na biurku młodego człowieka. To są różnego rodzaju schowki, różnego rodzaju strugaczki, które tak naprawdę wyglądają tak, jak wyglądają, a przeznaczenie jest ich całkiem inne. Po przejrzeniu zawartości takiej walizki rodzice będą wiedzieli, na co zwrócić uwagę.
Być może dlatego zainteresowanie pokazami jest spore. Powiem szczerze, że nie zdążyliśmy jeszcze wysłać takich informacji do naszych szkół z powiatu chrzanowskiego, a już napływają do nas informacje i chęci przeprowadzenia takich prelekcji dla rodziców w szkołach. Warto skorzystać z takiego pokazu, bo lepiej działać zbyt wcześnie niż nie zauważyć problemu. W tym tygodniu była już ostatnia szansa, aby poślizgać się na lodowisku w Chrzanowie. 4 marca chrzanowskie lodowisko kończy sezon. Tradycyjnie rozpoczyna się on początkiem grudnia, a kończy właśnie w okolicach marca. Warunki atmosferyczne dyktują terminarz działania takich obiektów, przyznaje szef spółki zarządzającej lodowiskiem. Temperatura rośnie, dzisiaj mamy na przykład już 9 stopni i po prostu ze względów ekonomicznych nie opłaca się utrzymywać już tego lodowiska. Ten sezon był udany. Miłośników jazdy na łyżwach w powiecie chrzanowskim przybywa, a pogoda sprzyjała. Bardzo dużo osób korzystało z lodowiska, szczególnie w trakcie ferii. W trakcie ferii mieliśmy tutaj akcję wejście za złotówkę w godzinach od 9 do godziny 15 i z tej akcji skorzystało w ciągu tych dwóch tygodni 3000 dzieciaków, więc naprawdę akcja się bardzo fajnie przyjęła. Na chrzanowskim lodowisku łyżwiarskie szlify zdobywają nie tylko mieszkańcy powiatu chrzanowskiego. Pojawiają się tu także goście z powiatów ościennych, a nawet różnych rejonów Polski, chwali się Jakub Zieliński. Zainteresowanie lodowiskiem widać po statystykach. Według wstępnych wyliczeń w tym roku miejską ślizgawkę odwiedziło 30 tysięcy osób. Dominowali najmłodsi, którzy bardzo polubili jazdę na łyżwach. Jeździłem codziennie dwa razy. Super naprawdę, że zrobili tutaj lodowisko, że nie trzeba daleko jeździć. No ja byłem samoukiem, sam się uczyłem jeździć, siostra też się nauczyła jeździć. Fajnie jest jeździć na łyżwach? Bardzo fajnie, to jest jeden z moich ulubionych sportów. No tak w ogóle to jest moja pasja, może takich sztuczek to jeszcze nie umiem, ale bardzo dobrze mi dobrze mi będzie pewnie wychodzić, bo się bardzo staram. A jakie byś sztuczki chciał umieć? No na razie opanowałem już robienie piruetu. No i chciałbym jeszcze jeździć do tyłem. Lubisz jeździć na łyżwach? Bardzo lubię jeździć na łyżwach. Niestety teraz lodowisko się roztapia i przez to za niedługo skończy się sezon łyżwiarski. Będzie mi przykro, ponieważ już nie będzie takich fajnych momentów właśnie, że można dziś się wyrwać tak od nauki i właśnie pojeździć, no ale damy sobie jakąś radę. Co będziecie robić po tym, jak zamkną lodowisko? Będziemy też czekać na nowy sezon lodowiska, no i na pewno będziemy tutaj w przyszłym roku. Pojeździć na lodowisku można jeszcze tylko do 3 marca włącznie. Na tych, którzy odwiedzą ślizgawkę w ostatnie dwa dni, czeka niespodzianka. Jeżeli chodzi o weekend, to będziemy mieli jeszcze niespodziankę dla użytkowników, że w sobotę i w niedzielę w godzinach od 9 do godziny 21 będzie można skorzystać z lodowiska z 50% bonifikatą. Tafla lodowiska będzie się stopniowo rozmrażać przez około 2-3 tygodnie. Potem kilka dni zajmie demontaż konstrukcji tego obiektu. Kolejny sezon tradycyjnie rozpocznie się początkiem grudnia. Chrzanowskie Muzeum zyskało dodatkowe pomieszczenia magazynowe. Umożliwiła to rozbudowa domu Urbańczyka. Budynek domu Urbańczyka nieco zmienił swoją konstrukcję. W miejsce straszącego pomieszczenia gospodarczego przylegającego do obiektu powstała nowa część magazynowo-gospodarcza. Architekt postarał się, by ta nowa część idealnie pasowała do całości budynku. Przeniesiono tam nawet oryginalną lukarnę, pojawiły się ozdobne elementy metalowe. Cały budynek zyskał na tym remoncie. Nie względy estetyczne były jednak najważniejsze. Od dłuższego czasu muzeum boryka się z problemem braku miejsca do przechowywania pokaźnych zbiorów. Nowe pomieszczenia nieco rozwiążą ten problem. Mamy różne gabloty, sprzęt wystawniczy, fotoramy i potrzebujemy takiego zaplecza, a tak to jak teraz patrzymy tutaj w poszczególnych pomieszczeniach, to wszystko jest poupychane, żeby móc gdzieś to przetrzymywać. Stąd było nam to pomieszczenie niezbędne. Również to pomieszczenie, które będzie magazynem eksponatów, zbiory rosną, jest ich już ponad 50 tysięcy. Nowe dwa pomieszczenia oczywiście nie załatwią braku miejsca na eksponaty, bo wartych pokazania rzeczy w zasobach muzeum jest jeszcze wiele. Pozyskaliśmy ostatnio potężną kolekcję pamiątek i dokumentów po Fabloku. Chcąc się chwalić jakby tym dziedzictwem Fabloku, wypadałoby je gdzieś wyeksponować. Na razie jest to w głównym budynku na korytarzu i ta ekspozycja no, nie jest zbyt rozbudowana. Dlatego na pewno taki obiekt do tego typu prezentacji historii Chrzanowa jest potrzebny. Na razie muzeum jeszcze nie zagospodarowało nowych pomieszczeń, bo czeka na odbiory pozwalające na użytkowanie tych wnętrz. Koszt inwestycji to blisko 280 tysięcy złotych. 247 przekazała na ten cel gmina, a 30 tysięcy dołożyło muzeum.
trwa budowa nowej kanalizacji na Starym Mieście w Szanowie. Prace trwają od kilku tygodni, a wykonanie odwodnienia tej części miasta zaplanowano, gdy pojawił się pomysł na stworzenie w tym rejonie tak zwanego małego kleparza, czyli wybudowania tu budynków biurowo-usługowych. Już wtedy było wiadomo, że istniejąca kanalizacja jest niewydolna, co odczuwali mieszkańcy i przechodnie, zwłaszcza podczas deszczu. Po wykonaniu tej inwestycji ma być inaczej. Roboty trwają i co odczuwają najbardziej kierowcy, czasowo trzeba było wyłączyć z ruchu pojazdów przejazd pod mostem z ulicy Podwale na 29 listopada. W ramach inwestycji ma być wykonany półkilometrowy odcinek kanalizacji w ciągu ulicy 29 listopada z odprowadzeniem do potoku Chechło. Koszt prac oszacowano na 5 milionów złotych. Roboty prowadzi przedsiębiorstwo budowlano-melioracyjne Tolos z Żor. Oprócz budowy kanalizacji przewidziano także odtworzenie nawierzchni drogi na tym odcinku. Przewidywane jest wykonanie samej kanalizacji do połowy kwietnia, natomiast już w marcu powinny ruszyć roboty przy odtwarzaniu wspomnianej nawierzchni drogi. Całość ma być gotowa do października tego roku. Na ten dzień wielbiciele słodyczy, a zwłaszcza pączków, czekają cały rok. Tłusty czwartek. Zapraszamy do obejrzenia materiału o tym święcie. W tym roku Tłusty czwartek przypada na 28 lutego. Na ten dzień czeka wielu miłośników pączków. Czy lubi pan pączki? Tak, bardzo lubię. A jakie najbardziej? Z pudrem. Z różą i posypane pudrem. Ja preferuję nadzienie różane. Z różą i z wiśnią. A pieką panie same w domu? No już teraz na stare lata nie chce mi się i za mało nas w domu, żebym piekła tyle pączków. Po prostu jest nas dwójka, to dla kogo będę piekła? Kupię. No raczej kupuję pączki, bo jesteśmy w domu w dwóch. Mąż jest cukrzyk, więc nie jada za wiele słodkiego. No ja sobie kupuję, mam taką cukierenkę, gdzie są pyszne i kupuję zawsze. A ile więcej pączków wam by pan zjadł w życiu? No podejrzewam, że z 5-6 to na pewno. I to tak za jednym zamachem. No ale to było dawno, dawno. Teraz już bym się nie odważył nawet. Teraz góra 2. W życiu? Nie wiem, czy 10. nie jestem z tych, co lubią tak dużo. No ale te 2-3 pączki to jest góra. Z roku na rok cukierni prześcigają się w coraz oryginalniejszych propozycjach wykonania i nadziania pączku. Niegdyś dominowało nadzienie z róży, a dziś... Pani sprzedaje pączki, a lubi pani sama jeść pączki? Oczywiście, że lubię pączki. Każdy lubi. A jakie najbardziej? No nasze pączki z wiśnią są na pewno najlepsze na świecie, także te pączki u nas najwięcej schodzą i ja też je najbardziej lubię. A jeśli chodzi o takie bardziej nietypowe pączki, jak z bitą śmietaną na przykład? Mamy dwa rodzaje, bitą śmietanę naturalną i bitą śmietanę adwokatową, no i ja zdecydowanie wolę adwokatową. A pieczy pani sama pączki, czy raczej kupuje? W tym momencie kupuję, natomiast jak dzieci były małe, to na pewno piekłam, bo była to frajda dla dzieci. Wspólna zabawa przy pieczeniu. Jak wiadomo, nie tylko wygląd się liczy, wnętrze także jest ważne. Jaki zatem musi być idealny pączek? Co charakteryzuje najlepszego pączka? Miękkość, czyli tak, taki pulchniutki jak jest, o. I żeby nie był na starym oleju, o. Dobrze wysmażony, taka obwódka musi być dookoła pączka jaśniejsza. Dla mnie przynajmniej lukier, no i coś na tym lukrze. Skórka pomarańczowa na przykład, bardzo dobra. A oprócz pączków jada pani chrust na przykład? Tak, ale czasami. Czyli nie tak często jak pączki? Nie. Pączki to pączki. Chrust to taka jest dodatek do pączka. O, trzeba zjeść pączki, bo to jest tradycja. A co jeszcze oprócz chrustu do pączka? Dobra kawka z ekspresu, z mleczkiem. Po takiej uczcie warto jednak zadbać o własne ciało, bo jak wiadomo, pączki są bogate w kalorie. 400 kalorii jest więcej. I co wtedy się robi? Na co pani robi właśnie po... pączkach? No właśnie, co się robi? No wszyscy wiedzą, co się robi, ćwiczy się. Choć zjedzenie pączka zajmuje zaledwie kilka minut, to spalenie wchłoniętych przy tym kalorii nie jest już takie proste. Jak można spalić pączki? Najlepiej ćwicząc. Biegając, 2 pączki możemy spalić w ciągu 1,5 godziny takiego ostrego biegania. Natomiast są łatwiejsze sposoby, jak trening na
urządzeniu Swan Shaper, gdzie dwa pączki spalamy w ciągu niecałej godzinki. Jak działa to urządzenie? Jest to połączenie eliptyka skrętnego, którym ćwiczymy górnymi partiami ciała, z orbitrekiem, gdzie ćwiczymy dolne partie ciała. Dodatkowo jest to połączenie standardowego ćwiczenia fitness wraz z terapią światłem podczerwonym, kolagenowym oraz jonizacją powietrza. Czy jednak w ten dzień nie warto przestać liczyć kalorii i zaszaleć? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. I pozostajemy jeszcze w tematyce tłustoczwartkowej. W tym dniu MOKSIR oraz Szanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne zorganizowało w Starej Kotłowni tradycyjne ostatki. W Tłusty Czwartek zaczęły się zapusty, czyli ostatnie dni karnawału. Szanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne celebrowało ten dzień w moksirowskim klubie Stara Kotłownia. Ten okres poprzedzający Wielki Post obfitował od dawien dawna w wiele zwyczajów. Na przykład u nas, gdy się piecze pączki, przychodzą tak zwane przebierańce. To są i cyganki, i dziady. Ta na te zapusty przychodzą, odwiedzają właśnie znajomych, sąsiadów. No my ich częstujemy pączkami, no i tam jakimś troszkę mocniejszym czymś, jakąś herbatką. No i bawimy się, śpiewamy. Cąber babski to przywędrował do Chrzanowa z niedaleka, bo z rynku krakowskiego. Kiedyś, przed wiekami na rynku krakowskim miały swoje stragany, tak jak dzisiaj też krawiaciarki, ale kiedyś były stragany. No i wójt tak jak mógł, to te podatki podnosił i podnosił, końca nie było widać. W końcu się te kobiety zdenerwowały, wzięły, wycąbrzyły wójta, na tym się skończyło. I dlatego jest pamiątka w Tłusty Czwartek, to jeszcze było rozbite garki i zawierucha, ale to w karnawale wszyscy uznali, że to przyjęli ten zwyczaj do dzisiejszego dnia, inaczej się już go obchodzi, tak bardziej elegancko. Jak przystało na ostatnie dni zapustne, zwane ostatkami, podczas spotkania raczono się tłustymi słodkościami. Na stołach królowały więc pączki. Od samego rana, wszędzie, nawet w telewizji, wszędzie mówią właśnie o tłustych pączkach. Tłusty czwartek to są właśnie pączki. Ale nie tylko pączki są, bo są i chrust się piecze, oponki się piecze. To wszystko się piecze na smalcu, dodając oliwy, oleju trochę. No i to mamy, to jest właśnie taki tłusty czwartek. Zapusty potrwają do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową. W ostatni dzień karnawału bawiono się zwykle do północy. Potem po podłodze rozsypywano popiół, co zwiastowało nadejście Wielkiego Postu. Według ludowych wierzeń w zapustny wtorek za drzwiami karczmy stał diabeł i spisywał ludzi wychodzących z niej po północy. Już tylko kilka dni dzieli nas od jednego z najciekawszych wydarzeń perkusyjnych tego roku, czyli Caban Drummer Fest. Siema, z tej strony Eryk Gruca. Już po raz trzeci organizujemy jeden z największych i najpiękniejszych festiwali perkusyjnych w Polsce, Caban Drummer Fest, na który serdecznie Was zapraszam już 9 marca do Starej Kotłowni. Zagrają z nami królowa polskiej perkusji Beata Polak, perkusista 2018 roku Cezary Konrad, drum duo w wykonaniu Sławomir Berny i Paweł Larysz oraz dwójka naszych lokalnych wspaniałych perkusistów Artur Jonik i Wiktor Palka. Serdecznie Was zapraszamy na to wydarzenie. Szanowski Dom Kultury wciąż rozszerza swoją ofertę. W tym roku proponuje m.in. zajęcia z tańca musicalowego oraz choreoterapii. Taniec to jedna z najpopularniejszych i najprzyjemniejszych form aktywności. Style taneczne są bardzo różne i wciąż ewoluują. W MOKSIR można od tego roku uczestniczyć w zajęciach z tańca musicalowego.
Taniec musicalowy to połączenie techniki tańca jazzowego, techniki tańca współczesnego, ale myślę, że również i elementów gry aktorskiej, improwizacji ruchowej. Myślę, że każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Największym zainteresowaniem zajęcia cieszą się wśród najmłodszych, ale to nie jedyna grupa, która chce tańczyć układy do znanych przebojów z filmów muzycznych. Na takie warsztaty przychodzą jeszcze panie oraz młodzież. Każda z grup pracuje nad innym układem, bo też inny jest repertuar. Najmłodsi mogą liczyć na bajkowe podkłady. Pracujemy nad układem. Może możemy zdradzić, że będzie to Król Lew, czyli muzyka w tym przypadku z bajek. Młodych musicali dziecięcych może jest nieco mniej, więc zaczynamy od takiego bardziej być może przyjaznego też dla nich znanego repertuaru. Taniec musicalowy to nie wszystko, bo właśnie ruszyła grupa z choreoterapii. Jest to taniec, ruch w służbie zdrowia, ale też poznawaniu siebie, rozwijaniu swoich możliwości, świadomości ciała, też odwagi, otwierania się na innych. Warto przyjść i spróbować, bo może jeśli w ten sposób powiem, to kogoś to wystraszy, a jest to bardzo przyjazna forma ruchu, też spędzenia czasu w grupie. Wciąż można dołączyć do grup zarówno tańca muzykalowego, jak i choreoterapii. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki późnym popołudniem. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych MOXIR. MTS Chrzanów przegrał w 15. kolejce z zespołem z Płocka. W kolejnym meczu przed własną publicznością MTS Chrzanów podejmował drugą drużynę Orlenu Wisły Płock. Podopiecznych Rafała Bugajskiego czekało trudne wyzwanie, bowiem nafciarze w rundzie jesiennej znaleźli sposób na chrzanowian i pokonali ich we własnej hali 32-30. Początek meczu był nerwowy w wykonaniu obydwu zespołów. Zawodnicy mieli problemy ze skonstruowaniem skutecznej akcji i popełniali mnóstwo błędów. Pierwsza bramka padła dopiero w czwartej minucie po trafieniu z kontrataku Mikołaja Czaplińskiego dla Płocka. Po chwili mocnym rzutem odpowiedział Patryk Grola i mecz toczył się punkt za punkt. Jednak z czasem coraz więcej błędów wkradało się w grę chrzanowian, co wykorzystywali nafciarze i po 11 minutach prowadzili 6-4. MTS próbował zniwelować dwubramkową stratę, ale drużyna z Płocka broniła się dobrze i utrzymywała przewagę. Pod koniec pierwszej połowy chrzanowianie przyspieszyli. Impuls do ataku dał Marcin Górkowski, który popisał się kilkoma dobrymi interwencjami. W 29 minucie do remisu na 13-13 trafieniem z koła doprowadził Michał Olszewik. Chwilę później prowadzenie Wiśle dał Mateusz Zieliński, ale tuż przed końcem pierwszej połowy kolejne trafienie zapisał na swoim koncie dobrze dysponowany Michał Olszewik. I oba zespoły schodziły na przerwę przy stanie 14-14. Po wznowieniu chrzanowianom udało się wyjść na prowadzenie. Do siatki trafił Patryk Madeja, ale przyjezdni błyskawicznie wyrównali i odbudowali kilkubramkową przewagę. MTS nie zamierzał się poddawać i dzięki trafieniom Jakuba Bogacza i Pawła Strońskiego wyszedł na prowadzenie 20-19. Niestety coś w grze gospodarzy się zacięło. Chrzanowianie zaczęli popełniać sporo błędów w ataku, co szybko wykorzystali nafciarze, błyskawicznie kontrując i zdobywając kolejne bramki. W 47 minucie po trafieniu Mateusza Fuksińskiego prowadzili już trzema trafieniami 23-20. Rafał Bugajski poprosił o czas, ale po wznowieniu kolejną bramkę dla przyjezdnych zdobył Dominik Mierzwicki. Gospodarze mieli swoje okazje, ale w bramce gości świetne zawody rozgrywał Szymon Rybicki, niejednokrotnie chroniąc swój zespół przed utratą bramki. Na szczęście dla gospodarzy w końcówce meczu kilka dobrych interwencji zapisał na swoim koncie także bramkarz chrzanowian Marcin Górkowski. Dzięki jego obronom gospodarze mogli kontrować i przewaga gości zaczęła topnieć. W ostatniej minucie Patryk Madeja trafił na 25-26. Swoją akcję nafciarze zmarnowali i na kilkanaście sekund przed końcem piłka była w rękach gospodarzy. Tuż przed syreną Wiślacy sfaulowali i sędziowie podyktowali rzut wolny, który już po czasie gry na bramkę zamienił Marcin Skoczylas. O zwycięstwie miały zdecydować więc rzuty karne. Niestety dla gospodarzy tego dnia ten element gry im zupełnie nie wychodził i nie potrafili znaleźć sposobu na Szymona Rybickiego. Gracze z Płocka z linii 7 metrów się nie mylili i to do nich powędrowały dwa punkty za wygraną w 15. kolejce. Gratulacje dla zespołu przeciwnego. No, obnażył nasze braki, faktycznie radził sobie z naszą obroną. Były momenty dobrej gry.
No niestety, jak już wydawało się, że wyszliśmy na prowadzenie bodajże jedną bramką, znowu chwilowy przestój i musieliśmy do końca meczu gonić wynik. Myślę, że zespół no walczył. No niestety czegoś brakło. Na pewno trzeba się też cieszyć z tego, że w ostatniej sekundzie rzuciliśmy bramkę na dającą remis. No niestety w tym tygodniu nie udało się po karnych wygrać jak w poprzednim meczu. No zespół gości miał dobrego bramkarza, który miał dzień takiego naprawdę przysłowiowego konia i obnażył nasze braki. Większość trenerów po prostu ma już nas rozpracowanych, że tak powiem. Pierwszą rundę przegraliśmy, osiągnęliśmy bardzo dobry wynik. Teraz każdy się bardzo stara wygrać tutaj na naszym terenie. Myślę, że analizują nasze zagrywki, nasze zagrania. No i jak widać, wychodzi im to niestety i musimy coś zmienić w naszej grze, no bo dalej nie możemy tak grać. Jest duży żal, szczególnie, że trochę nam uratował tyłek dzisiaj Marcin Skoczylas, no wyjątkowym rzutem z linii 9 metrów i walczyliśmy, staramy się, ale od pewnego czasu niestety coś nam nie idzie w tej grze. Myślę, że musimy na chłodno porozmawiać, spotkać się wszyscy i dojść do wniosków, co trzeba poprawić. W następnej kolejce MTS czeka arcytrudny wyjazd do wicelidera rozgrywek Czuwaju Przemyśl. Zespół z Przemyśla no, na pewno będzie faworytem. Nie dość, że gra u siebie, to ma mocny personalnie skład, który od kilku lat plasuje się w czołówce pierwszej ligi. Będziemy walczyć, no, jak nie u siebie, to będziemy szukać punktów na wyjeździe. No, musimy na pewno poprawić grę. Jeśli poprawimy grę w obronie, to możemy wtedy myśleć o korzystnym wyniku. Przemyśl to była jedyna drużyna bodajże w tamtej rundzie, która nas pokonała u siebie. No i wiemy, że mają bardzo doświadczoną drużynę, mają przewagi fizyczne praktycznie na każdej pozycji i będzie to na pewno bardzo ciężki mecz. Po 15 kolejkach MTS Chrzanów z 27 punktami utrzymuje czwarte miejsce w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek pozostaje SPR Tarnów. Na zakończenie rozgrywek Magic Sport Ligi Futsalu rozegrano turniej o Puchar Ligi. Tradycyjnie ostatnim akordem kończącego się sezonu Magic Sport Ligi Futsalu był turniej o Puchar Ligi. W zawodach wzięło udział 7 zespołów podzielonych na 2 grupy. W grupie A, w której rywalizował mistrz ligi Wygiełzów, a także Krisbud Bodypak i MKS Trzebinia U20, walka o udział w finale była bardzo emocjonująca. Po 3 seriach spotkań Wygiełzów i Krisbud zgromadziły po 7 punktów. Bezpośrednie spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 2-2, więc o pierwszym miejscu w grupie i awansie do finału Pucharu Ligi zadecydował bilans bramkowy. W tej klasyfikacji lepszy okazał się Krisbud i to zespół Łukasza Kilarowskiego jako pierwszy zameldował się w finale. Rywalizacje w grupie B, gdzie spotkały się Solidex, Domowe i Protektor, dzięki kompletowi zwycięstw zdominował Solidex. Drugie miejsce w tej grupie, premiowane udziałem w meczu o brąz, wywalczyła drużyna Domowe. Ich rywalem w spotkaniu o trzecie miejsce był Wygiełzów. Wynik meczu w 6 minucie otworzył strzałem z rzutu karnego Maciej Śliski. Prowadzenie Wygiełzowa długo się nie utrzymało i jeszcze w tej samej minucie Domowe wyrównało. Końcówka meczu należała już do zawodników z Wygiełzowa, którzy zaatakowali i zepchnęli rywali do obrony. W 14 minucie na 2-1 trafił Przemysław Nowicki, zaś wynik meczu na 3-1 ustalił Mateusz Kasperczyk. My ogólnie na Puchar Ligi podchodzimy tak, tylko żeby się spotkać, zagrać. W ostatni raz w roku i ogólnie traktujemy to jako zabawę. Na pierwszym meczu nas było mało, potem chłopaki z Babis mieli sparring. Graliśmy praktycznie gołą piątką, no i tak wyszło. W meczu finałowym Krisbud zmierzył się z Solidexem. Mimo wielu okazji z obydwu stron kibice musieli długo czekać na pierwszą bramkę w tym spotkaniu. W 10 minucie mocnym strzałem z dystansu popisał się Paweł Piskosz i Krisbud wyszedł na prowadzenie 1-0. Solidex rzucił się do ataku, ale w 11 minucie rywale skontrowali i Rajmund Raźniak trafił na 2-0. Kolejne minuty to popis gry Pawła Piskorza, który skompletował hat-trick, dokładając kolejne 2 trafienia. W 16 minucie trafienie honorowe dla Solidexu zdobył Mateusz Domagała. Wynik już się nie zmienił i po pewnej wygranej 4-1 Krisbud mógł cieszyć się ze zdobycia Pucharu Ligi. Powetowaliśmy sobie to 4. miejsce w lidze, najgorsze dla sportowca, ale sami sobie jesteśmy winni, bo w ostatnim meczu, gdy mieliśmy wszystkie karty we własnych rękach, niestety nie udało nam się wygrać meczu, no i zaliśmy najgorsze dla sportowca, tak jak mówię, miejsce. Tak, dzisiaj bez wątpienia powetowaliśmy sobie tą stratę. Ja mam taką refleksję, jeżeli chodzi o cały sezon, to patrzę na to z tej strony, że my z drużynami, które zajęły miejsca od 1 do 3 nie przegraliśmy i to tak jak w tych dużych, wielkich ligach, jak mówię, punkty gromadzi się i mistrzostwo zdobywa się z tymi najsłabszymi.
Po meczu finałowym odbyła się ceremonia wręczenia nagród, podczas której najlepsze drużyny otrzymały nagrody za sezon zasadniczy. Po raz kolejny złote medale wywalczył obrońca tytułu Wygiełzów. Drugie miejsce na podium zajął Solidex, zaś brązowe medale trafiły do zawodników zespołu Domowe. Nie zapomniano także o nagrodach indywidualnych. Najlepszym bramkarzem wybrano Łukasza Gilarowskiego. Nagroda dla najskuteczniejszego strzelca powędrowała do Karola Górkowskiego. Zaś MVP rozgrywek został uznany Tomasz Bieda. Szachiści z Polski i Anglii mieli okazję, by w Szanowie zagrać symultanę z arcymistrzem. Symultana szachowa jest to możliwość kontaktu zawodników na początkującym czy średnim poziomie z najlepszymi zawodnikami w Polsce czy na świecie. Ponieważ tak zwana gra równoczesna, czyli ten zawodnik dużo, dużo mocniejszy, rozgrywa z kilkunastoma, kilkudziesięcioma zawodnikami, chodząc w koło, wykonując posunięcia. No i zawodnicy mają zazwyczaj kilka minut na to, żeby wymyślić następne posunięcia. Kiedy podchodzi, wykonują na jego oczach ten ruch, a on, jemu potrzeba dwie, trzy sekundy na podjęcie decyzji i wykonanie na każdej szachownicy odpowiedzi. Dla tych młodych, a często małych ludzi okazja do gry z tak utalentowanym szachistą to może być też motywacja do tego, że można, zaczynając w mojej miejscowości, osiągnąć tak wiele. Ja pamiętam sam jako młody dzieciak, grając właśnie takie symultane jako uczestnik. Pamiętam, że to oczywiście było fajne przeżycie, grając z bardzo dobrym szachistą, z arcymistrzem. Uważam, że to jest to bardzo ciekawe doświadczenie, które na pewno zaprocentuje. No i ja jestem właśnie po to, żeby to doświadczenie przekazać. Ilu zawodników będzie tutaj dzisiaj z nim grało? Tutaj 26 zawodników, w tej chwili zmieściło się 26 szachownic. Natomiast no jest kolejka takich, którzy jeżeli ktoś by szybciej odpadł, chętnie by jeszcze zagrali. Zawodnicy z Polski, ale także z Wielkiej Brytanii. Tak, mamy przyjemność gościć przez kilka dni w Szanowie. Po raz 15 grupę English National Chess Junior Squad. To jest grupa angielskich uzdolnionych juniorów, którzy są zwycięzcami eliminacji w Anglii i w nagrodę mają turnieje po kilku krajach Europy. Między innymi już od 18 lat jeżdżą do Polski i 15 raz są w Szanowie. Symultana jest na powitanie. Chcemy pokazać to, co mamy najlepsze, czyli nową tą siedzibę klubu, naszego asa, czyli arcymistrza. No, dla Anglików spotkanie z arcymistrzem to też jest duże wydarzenie. Tym bardziej możemy się pochwalić, że niespełna dwa tygodnie temu Daniel akurat pokonał najlepszego arcymistrza Anglii. Więc Anglicy o tym wiedzą i na pewno będą chcieli się zrewanżować Danielowi. Co można poradzić tym młodym szachistom? Jak zostać arcymistrzem? Przede wszystkim cierpliwości, co jest w zasadzie bardzo istotne. I praca, a nie ciężka praca i czerpanie z tego radości. Gra pan w różnego rodzaju klubach szachowych właśnie. Jaki ostatnio? No, gram w wielu turniejach szachowych, począwszy od turnieja w Anglii, w Islandii, naprawdę po całej Europie. Reprezentuję też klub wrocławski w drużynie Mistrzostwach Polski. W zasadzie w szachach jest akurat taki plus, że w każdym kraju można reprezentować inny klub, więc gdyby zliczyć wszystkie kluby szachowe, które reprezentuję, to można by liczyć na dwóch rękach. Czyli szachy to też okazja do tego, żeby poznawać świat? Oczywiście. To jest jedna wielka przygoda i naprawdę każdemu polecam. Jeszcze mamy dla Państwa kilka zaproszeń. Miejska Biblioteka zaprasza na Chrzanowski Dzień Kobiet 15 marca w godzinach 15:21. W tym roku pod hasłem Kobiece Supermoce. W tym dniu sporo się będzie działo. Stoiska, zabiegi, stylizacje, degustacje, quiz z nagrodami, pokaz mody, no i gwiazda wieczoru Katarzyna Żak, aktorka i piosenkarka. Zmienił się termin zakończenia turnusu Sanatorium Czytelniczego z 1 na 5 marca. Od godziny 17 czynne będą stoiska sanatoryjne, a o 18 biblioteka zaprasza na dancing sanatoryjny. Brel, nie opuszczaj nas to tytuł cyfrowo zrekonstruowanych legendarnych koncertów tego artysty w 40. rocznicę jego śmierci. 24 marca Moksir zaprasza do Kina Sztuka o godzinie 16. Bilety w cenie 25 i 20 zł. Klasyka polskiego folku w Szanowie już 5 kwietnia. Zespół Żywiołak zawita do klubu Stara Kotłownia. Grupa promować będzie nową płytę.
na koniec zapowiedzi kulturalnych jeszcze zaproszenie na festiwal perkusyjny od redaktora naczelnego magazynu Perkusista. Kłaniam się, Maciek Nowak, magazyn Perkusista. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Caban Drummer Fest w Chrzanowie, gdzie wystąpią wspaniali bębniarze, bardzo różnorodni. Jedni już na okładkach byli, inni pewnie się pojawią. A zważywszy na to, że jestem bardzo kapryśny, wymagający, wręcz marudny, chciałbym podkreślić, że jest to jedna z moich ulubionych imprez perkusyjnych w Polsce, trzecia edycja. 9 marca w Chrzanowie, 9 marca to jest sobota, czyli dzień wolny, wskakujemy w samochody, Kraków, Śląsk, Zagłębie, przyjeżdżamy do Chrzanowa, cieszymy się, będą gorące występy, a po gorących występach zapraszam do baru. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Na nasz kolejny program zapraszam za tydzień. Do widzenia.